Uchwalenie Konstytucji 3 maja. Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Określa między innymi najważniejsze zasady jego funkcjonowania. By ratować upadającą ojczyznę 3 maja 1791 roku, Polacy uchwalili pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję, która zakładała wiele istotnych reform. Niestety nie udało się jej wprowadzić, ponieważ już 4 lata później nastąpił trzeci rozbiór Polski i nasz kraj na 123 lata zniknął z mapy Europy. Konstytucja miała jednak wielkie znaczenie w czasach rozbiorów, przypominała Polakom, co potrafili razem osiągnąć. Była elementem pamięci narodowej. Pierwsze obchody Konstytucji 3 maja odbyły się już rok po jej uchwaleniu. Podczas zaborów w czasie II wojny światowej i w PRL-u były zakazane. Święto Konstytucji 3 maja zostało zniesione w 1951 roku i przywrócone dopiero w 1990 roku. Pamiętajmy więc o Konstytucji 3 maja. Dziś, gdy nikt nam tego nie zabrania. Tło historyczne. Autorzy Konstytucji mieli świadomość, że ostatnia wola i testament gaśnącej ojczyzny. Polska od dziesięcioleci pogrążona w kryzysie nie była już suwerennym państwem. Miała za sobą pierwszy rozbiór, jej ustrój był przestarzały, a administracja praktycznie nie funkcjonowała. Gdy Rosja zaangażowała się we wojnę z Turcją, zdarzyła się okazja do reform. Nie da się ukryć, że konstytucja została uchwalona nie do końca legalnie. Uznano, że ważniejsze niż zachowanie parlamentarnych procedur jest przegłosowanie reform. Dokonano tego podczas konfederowanego Sejmu Wielkiego i obowiązywało liberum veto, by jak zazwyczaj głosowanie nie zablokował przekupiony poseł, w asyście wojska pod presją tłumów. Termin obrad przyspieszono, by przeciwnicy zmian nie dotarli na czas. Autorzy: Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław August Poniatowski. Wkład Stanisława Augusta Poniatowskiego w konstytucję wciąż jest przedmiotem sporów. Był królem podporządkowanym Rosji, chętnym do reform w granicach, które tolerowała caryca Katarzyna II. Brał udział w tworzeniu i uchwaleniu konstytucji, lecz gdy następnie do Polski wkroczyła rosyjska armia, przystąpił do Konfederacji Targowickiej, a ostatecznie zalegalizował trzeci rozbiór Polski. Konstytucja 3 maja stała się symbolem dążenia do niepodległości, refleksji i chęci do naprawy państwa, do którego Polacy odnosili się w czasach zaborów. Została uchwalona zbyt późno, by uratować Polskę przed utratą niepodległości, jednak była mądrą i nowoczesną formą naprawy wadliwego ustroju, a zarazem drugą, po amerykańskiej, spisaną konstytucją na świecie. By osłabić pozycję magnaterii, pozbawiono praw wyborczych, łatwo przekupną tzw. szlachtę gołotę. Cenzus urodzenia został zastąpiony cenzusem majątkowym. Wzmocnić rolę Sejmu zniesiono liberum veto, zakazano Konfederacji, powierzono mu pełnię władzy ustawodawczej, prawo uchwalania budżetu i kontrolę rządu. By wzmocnić wojsko, ustalono, że liczebność armii wzrośnie do 100 tysięcy żołnierzy. By usprawnić funkcjonowanie władzy, wprowadzono jej trójpodział. By wzmocnić pozycję mieszczan, umożliwiono im nabywanie ziemi, nobilitację do tytułu szlacheckiego i sprawowanie urzędów. By usprawnić sprawowanie władzy, powołano Straż Praw, odpowiednik rządu z królem na czele i podległymi ministerstwami. By usprawnić przekazywanie władzy, wprowadzono zasadę dziedziczenia tronu, likwidując wolną elekcję.
by ujednolicić państwo Rzeczpospolitą Obojga Narodów, przekształcono w państwo unitarne.